Dzień dobry. Dziś opowiem Państwu o historii trochę swojej, o tym, co się działo wokół Bocianiego Gniazda, bo tak się składa, że ta moja cała przygoda z przyrodą zaczęła się właśnie tak naprawdę na dobre, kiedy na moim podwórku powstało Bocianie Gniazdo i kiedy zostało w tym samym roku od razu zaakceptowane. Mówimy o początku, zupełnym początku lat 90., choć jak za chwilę zobaczycie wcześniej, również tej przyrody w moim życiu było dosyć dużo, a ten wykład dzisiaj jest w ramach Dzika Przyroda na wyciągnięcie ręki, który realizowany jest z partnerem, z Energą SA z Gdańska, z którą pracuję już blisko 20 lat i robimy różne projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, od obrączkowania bocianów. Po drodze był Fundusz dla Przyrody, różne historie, które pomagają polskiej przyrodzie, niezależnie od tego, co się dzieje, o czym słyszymy w telewizji, o czym nie słyszymy. Cały czas zajmujemy się czynną ochroną przyrody, ale wracam teraz do tego, co najważniejsze. Tak naprawdę zaczęło się od takiego gniazda na słupie jeszcze jakimś tam świerkowej, grubej żerdzi. Te bociany przyleciały, zajęły to gniazdo. To był pełny początek lat 90., 90., 91 rok. I wtedy jeszcze jakimś tam zenitem z krótkim obiektywem zrobiłem takie pierwszy przylot bociana na zbudowane gniazdo. Była wielka radość. I właśnie wtedy zaczęła się przygoda. I to wszystko, co dzieje się wokół tego gniazda. Oczywiście później gniazdo zostało przeniesione na słup betonowy i w tej chwili już ma zupełnie nowoczesną platformę typu konieczny łukasik z budkami dla różnych gatunków ptaków pod spodem. Ale tu właśnie to jest ten moment, kiedy to wszystko wokół Bocianiego Gniazda zaczęło nam grać. Tak naprawdę te moje zainteresowania przyrodnicze zaczęły się jeszcze na początku lat 80. Chyba od biblioteki, takiej małej biblioteki w Głębowicach, która istnieje do dzisiaj, gdzie wypożyczałem różne książki, nawet nie wiedziałem, że mam pod ręką. I tak naprawdę wszystko zaczęło się od takiej książeczki pana Włodzimierza Ścisłowskiego i Stanisława Mrowińskiego. I tu się zaczęły takie fraszki na ptaszki. I wtedy się dowiedziałem, mając chyba 6 lat, a może 5 nawet, że jest słonka i był taki wierszyk. Gdy w słoneczny dzionek, wiosna barw nie skąpi, lecą ciągi słonek, dalszy ciąg nastąpi. I to powodowało, że ja bardzo, bardzo chciałem wiedzieć więcej o ptakach i jak widzicie, strona z kroniki szkolnej, mieliśmy taki mały konkurs ptasi i już wtedy zaczęła się cała zabawa z karmnikiem. No i to jest mój pierwszy ptasi rysunek. Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o talenty rysunkowe, ale dowód na to, że te ptaki były w moim życiu ważne, jest. Potem było tylko weselej, tak? Ja nie opowiem całego swojego życia i skąd się wzięły blogi dbajobociany.pl i Pan od Przyrody, bo to byłoby skomplikowane, ale oprócz ptaków w moim życiu pojawiły się niedźwiedzie i to takie żywe, które nad którymi pracowałem, to znaczy wraz z profesorem Jakubcem i doktorem wtedy i profesorem Andrzejem Buczyńskim zakładaliśmy nadajniki niedźwiedziom, robiliśmy badania na polskim łuku Karpat. No i myślę, że na swoim koncie uśpionych i wybudzonych miałem 7 niedźwiedzi. Ten jest jednym z największych niedźwiedzi złapanych w Polsce. Z tego co wiem, masa przekraczała wagę, która miała na skali 400 kg. Po drodze była też praca ze skazanymi w ramach programu Czarnoowca Skazani na ochronę przyrody. To jest zupełnie na osobny wykład, może kiedyś o tym opowiem. No i z tych właśnie całych różnych doświadczeń, z dokumentowania tego życia przyrodniczego i z tego, co się dzieje u mnie wokół domu w Dolinie Łachy, powstał blog najpierw dbajobociany.pl, a potem równolegle blog panodprzyrody.pl z poszukiwaniem również takich różnych sposobów
bardziej przyrodniczych, to znaczy interesowało mnie zawsze, jak widzą inne zwierzęta. Czy widzenie w podczerwieni jest równoznaczne z tym, co widzą węże? Okazuje się, że to jest jednak trochę inaczej, no ale ta ciekawość pcha do szukania różnorodnych technologii, różnorodnych form i treści do poszukiwania i dzielenia się właśnie z tym na blogach. Oczywiście te historie z ptakami cały czas towarzyszyły mi w życiu i oczywiście bardzo dużo czasu spędzam w Dolinie Odry i te właśnie jakieś czaple białe czy inne gatunki tam się właśnie przemijają, co nie znaczy, że z tej nizinnej Doliny Odry nie lubię czasem pojechać gdzieś tam w góry i poszukać, tak jak tutaj w krainie Parhelionu, jakichś swoich przemyśleń i swoich doświadczeń. To jest akurat w Karkonoszach. Jak wiecie, tam dzieją się piękne rzeczy i ten świat tych dolnośląskich gór jest bardzo, bardzo interesujący. Ale wracam w dolinę oczywiście Odry, gdzie bardzo lubię czasem wieczorem, powiedzmy, pomodlić się z łabędziami, krzykliwymi łabędziami czarnodziobymi i niemymi, bo wszystkie te łabędzie występują w ogromnych ilościach w Dolinie Odry zimą. I to jest taki moment, kiedy właśnie później wieczorem, kiedy przyjeżdżam, chętnie wrzucam taką informację z tego, co było w ten dzień, co przeżyłem. Czasem te przeżycia są płytsze, czasem głębsze, ale generalnie wszystkie zawarte na blogach informacje nie pochodzą gdzieś tam, nie są przepisywane, tylko wynikają z emocji, które towarzyszą mi podczas odkrywania przyrody, a trwa to już ponad 40 lat w sumie. I te fascynacje właśnie poszukiwaniem gatunków, nazywaniem nie tylko ptaków, to się przerodziło w wiele różnych grup, to znaczy bardziej interesuje mnie poznanie przyrody wokół bocianiego gniazda, choć to wokół bocianiego gniazda rozciąga się czasem nawet aż do Antarktydy, ale to poznawanie przyrody jest niezwykle wciągające, ale też zdawanie sobie sprawy, że na przykład taka topola czarna jest unikalna w skali całego kraju i w zasadzie takie piękne szczeczotami topole czarne można zobaczyć w dolinach dużych rzek, oczywiście w dolinie ukochanej rzeki Odry. Jak widzicie, to właśnie takie są miejsca, gdzie kiedyś ta Odra rzeźbiła. Powinien tu być park narodowy, to jest dla mnie jasne. Mówię o Odrze między Brzegiem Dolnym a Głogowem. Wąski pas, nieszeroki, bez wchodzenia ludziom, że tak powiem, na podwórka, ale to, co jest wzdłuż doliny, to, co jeszcze zostało, bo warto pamiętać, że Odra, owszem, ma przekształcone koryto, ale nie ma zniszczonych lasów nadodrzańskich, a te no naprawdę bardzo dobrze jeszcze zachowały się właśnie na tym odcinku Odry. Tutaj mamy Naroczycki Łęk, gdzie jak widać przez setki, tysiące lat Odra kształtowała krajobraz doliny. Tak prawdopodobnie jak tutaj wyglądała kiedyś Polska, to znaczy nam się wydaje czasem, że cała Polska to jeden wielki las, ale zobaczcie, to są ciągi bagien, ciągi zarośli, ciągi różnego rodzaju środowisk, gdzie ta rzeka dość przez wylewy dość mocno, że tak powiem, uprawiała tą dolinę i nie zawsze jest tak, że była zwarta gęsta puszcza, ale właśnie tutaj na takich nadrzecznych łąkach pewnie kiedyś, a znajdowałem tutaj również zęby żubrów pierwotnych w osadach odrzańskich, więc pewnie było tych kopytnych sporo i pewnie były też różne drapieżniki. Oprócz tych zainteresowań odrzańskich, oczywiście interesuje mnie to, co pod wodą, i to są też takie odkrycia, nie zawsze jakieś spektakularne, ale zanurzanie się w baryczy czy w innych dopływach Odry powoduje, że odkrywamy i dziwimy się, że na przykład czebaczek ten z czarną kreską, czebaczek amurski jest gatunkiem tak bardzo pospolitym w tej chwili w polskich wodach. Jest gatunkiem azjatyckim, który zawędrował do nas z karpiem, z narybkiem. No i mamy w tej chwili z tym gatunkiem problem. Jest tu duża konkurencja między na przykład dla różanki, która jest drobną rybą, na szczęście
jeszcze korzysta z małż, które ciągle jeszcze można zobaczyć. Rzecz, która jest dla mnie szczególnie istotna, to są wylewy rzek. Nie mówię o powodziach, bo moja definicja powodzi jest wtedy, kiedy rzeka wlewa się ludziom do domów, to wtedy mówię o powodzi. Natomiast regularne wylewy, to znaczy występowanie rzeki z koryta, jest rzeczą naturalną, potrzebną i wymagającą od ludzi takich decyzji, na przykład o odsuwaniu wałów od rzeki, a nie budowaniu kolejnych tam czy za. Te dość niesamowite historie, które dzieją się w naszych rzekach, to na przykład obserwacje takich ryb, o której no, oczywiście wędkarze wiedzą, rzadko je łowią. To są takie gatunki, którymi się mało kto interesuje poza ichtiologami. To są na przykład kozy, które w naszych jeszcze rzekach i jeziorach nawet czasem je widuje. Dla mnie egzotyczne ryby, które naprawdę ciekawią i powodują, że warto pod tą wodą siedzieć i dzielić się z Państwem tymi przeżyciami. Oczywiście to jest takie już trochę historyczne zdjęcie, ale fotografowałem jedną z małży filtrujących, widać ten syfon wlotowy i syfon wylotowy, ale co później po wyjściu z wody i zobaczeniu na komputerze mnie urzekło, to że przyczepione są do tych małży stółbie. Zobaczcie tutaj to jest kolonia w ogóle tych jamochłonów i to jest ciekawe, że uczymy się czasem w szkole, czasem ktoś mówi, jesteś głupi jak stółbia, ale tak naprawdę nikt tych stółbi prawie nie ogląda. Dla mnie zobaczenie na żywo było większym przeżyciem niż w tym samym dniu oglądanie dużego szczupaka czy innych gatunków. I takim samym przeżyciem dla mnie było odkrycie w starorzeczach odrzańskich myszy fiołów z gatunku Mucedo, czyli takich kolonii bardzo wczesnych wtórnojamowców. To jest taka grupa zwierząt głównie związana z morzem, ale w Polsce kilka gatunków żywiołów jest również w wodach słodkich i można je z bliska zobaczyć zupełnie egzotyczne zwierzaki. Oczywiście mi się dość dobrze pisze na blogach, dlatego że o czym opowiem w innym wykładzie, prowadzę taką fundację, która jest właścicielem społecznych rezerwatów przyrody, właśnie tutaj w Dolinie Łachy na Dolnym Śląsku. Czasem mamy wypas koni przy okazji, po to, żeby przyrodzie poprawić warunki, czasem wypas krów, ale generalnie mamy tam cały zestaw, szereg wykopanych przez nas koparkami oczek wodnych, napełnianych regularnie co roku przez deszczówkę. I tam dochodzi do rozmnażania się płazów. Cieszymy się z istnienia traszek. To jest taka dla nas ważna rzecz. Choć w ostatnich latach przesychające oczka wodne były również dla tych płazów zagrożeniem, bo nie mogły z tych przeobrazić się w osobniki dorosłe. I tu już mamy do czynienia z ewidentnymi już zmianami klimatu. Tak jak mówiłem, te oczka wodne stały się Mekką dla lokalnych kumaków, które zaczęły się tutaj dość mocno rozmnażać. No i utrzymują ciągle, dzięki temu, że w tych oczkach jest tak dużo pokarmu, utrzymuje się ciągle bocian biały na moim podwórku. To jest ewenement, dlatego że na Dolnym Śląsku te bociany spadły około 40% w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ta nasza praca przez naprawdę długi czas z kolegami z Polskiej Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ProNatura nie poszła na marne i te gatunki ciągle utrzymujemy. Oczywiście wracać będę co jakiś czas w Dolinę Odry, bo jeśli pojedziemy na łąki nadodrzańskie, to zobaczymy jedne z bardzo rzadkich łąk w Polsce, łąki selernicowe z czosnkiem kątowatym, z takimi łanami pachnące czosnkiem całe łąki. Późnym latem, już w sierpniu. To jest inne przeżycie. I co ciekawe, tutaj te bociany z Doliny Odry się wynoszą i nie wracają, mimo wydawałoby się dogodnych warunków do żerowania. Oprócz terenów podmokłych, bardzo lubię przebywać na tych naszych wszystkich małych takich okrawkach, murach cerotermicznych, na różnego rodzaju w starych żwirowniach, jakichś takich szerokich miedzach, skarpach, których nie da się
zaorać i przekształcić. I tam właśnie jest taki sztandarowy motylek z Doliny Łachy, modraszek korydon, dla którego udało się nam jeszcze w 96 roku powołać niespołeczny, to jest tym razem użytek ekologiczny. Przepraszam, w Dolinie Odry, szeroko pojętej Dolinie Odry, można znaleźć nawet takie cuda, też na murawie kserotermicznej, tym razem bliżej miejscowości Miękinia jest ostatnie stanowisko na Dolnym Śląsku, Sasanki Łąkowej, i z przerażeniem każdego roku jeżdżę i widzę, że są ostatnie dwie, trzy kępy tego gatunku. Wymaga to miejsce, mimo że jest chronione, naprawdę sporo czynnej ochrony przyrody. Ciekawą rzeczą dla mnie są również rośliny segetalne, i tutaj kłaniam się pani profesor Jadwidzianiu-Kwiatkowskiej, która sporo publikowała na temat roślin segetalnych. Do tych prac czasem sięgam. Takim symbolem tych roślin śródpolnych jest właśnie konkol, którego ciągle szukam, czasem znajduję, czasem mi ten konkol ucieka, ale to już są takie resztki gatunków właśnie tych rzadkich. Takim moim marzeniem, którego nigdy nie widziałem, jest kurzyślat błękitny. Chciałbym gdzieś go kiedyś zobaczyć, jakoś specjalnie go jeszcze nie szukałem, ale jest takich moich zapisanych w głowie marzeń. Natomiast są gatunki znowu odrzańskie, których mamy coraz więcej, które pojawiają się na blogach, o których czasem piszę. To są właśnie choćby salwinia pływająca, taka charakterystyczna paproć, dla której 30 lat temu dużo bym dał, żeby ją widzieć. Szukałem, jeździłem w odpowiednie starorzecze, a teraz w zasadzie, gdzie nie pojadę, jest cieplej. Tej paproci jest bardzo dużo. No i kwiatek, który związany jest chyba z moim dzieciństwem najbardziej. I tutaj popełniałem również przestępstwa przyrodnicze, mając 7 lat, bo pamiętam, że na 8 marca poleciałem do lasu, bo znałem to stanowisko od 5 roku życia, przynajmniej tyle pamiętam. I dla naszych koleżanek z klasy narwałem z kolegą, narwaliśmy samych kwiatków, nie niszcząc cebulek, śnieżyc wiosennych, i to jest, bije się w piersi. Oczywiście nie chciałem tego zrobić, nie byłem świadomy, że one są rzadkie i chronione, jak się potem okazało, no ale dzięki temu ta wiedza o tym się poszerzyła, stanowisko się rozwija, jest tam zaprojektowana forma ochrony, jest to las w tej chwili referencyjny, niedotykany przez nikogo, i to stanowisko się świetnie rozrasta. Oczywiście nie byłoby pisania, głównie w obocianach, gdyby nie myślenie o płazach, tak? Czy ropuchy zielone, czy ropuchy szare, które w ostatnich kilkunastu latach ja widzę, jak gwałtownie liczebność spada, jak się coraz rzadziej obserwuje. Mało tego, coraz rzadziej giną na drogach. Zawsze krzyczymy, że trzeba uważnie jeździć, że trzeba wolno jeździć, żeby tych ropuchów nie rozbijać, a w tej chwili to ja nie wiem, gdzie one się podziewają, bo w miejscach, gdzie się rozmnażają, jest ich coraz mniej, więc pisanie o płazach w kontekście bocianów, no nie zawsze te boczki się nimi żywią, ale to połączenie w cudzysłowie żaby, bo tu mamy ropuchy, i bociana jest takim dobrym wytrychem w ochronie przyrody. No i w tych naszych społecznych rezerwatach przyrody czasem to jest zaskakujące, pojawiają się nawet takie gatunki, które kiedy zaczynałem bawić się w przyrodę, wydawały mi się nieosiągalne, gdzieś tam na stawach mielickich czy przemkowskich, takie właśnie wąsatki były do zobaczenia, ale zdarzyło mi się właśnie tego samca i parę innych obserwować już w naszych rezerwatach przyrody, co powoduje, że ta ciekawość ciągle rośnie, choć jak zaczynałem właśnie zabawę obserwowanie przyrody, to na przykład całe nasze pola były usiane jesienią stadami gawronów, kawek, wron siwych. W tej chwili tych gatunków już nie ma. Jak wiemy, gawron, czy nie ma ich u mnie na polach, oczywiście są gdzie indziej, ale na przykład gawron trafił na czerwoną listę ptaków polskich, listę przygotowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. I to jest właśnie zaskakujące, że gatunki wydawałoby się pospolite i nie wiadomo, co by mogło być przyczyną, zaczynają tracić liczebność. Oczywiście przyczyna jest to jest zmiana
rolnictwa z ekstensywnego na przemysłowe, to są zmiany klimatu, to jest zmiana naszych zachowań, to są interakcje z innymi gatunkami, choćby krukiem, więc te zmiany na naszych oczach są widoczne i to też warto jakoś śledzić. A jeszcze wracając do początku, oczywiście moje obserwacje zaczęły się przy karmniku, kiedy w wieku 4 lat mój ojciec, kowal z zawodu, zrobił mi taki toporny karmniczek, do którego przylatywała cała masa ptaków, choćby takich jak ta bogatka. No a potem, tak jak mówiłem, zaczynają się w naszym rejonie pojawiać coraz większe ilości łabędzi krzykliwych, teraz ostatnio również czarnodziobych. I Dolina Łachy staje się takim miejscem, gdzie dość dużo ich się u nas gdzie zimuje, ale również się gnieżdżą, także są nowe stanowiska, więc zawsze wyjeżdżając z domu, wcale nie trzeba jechać daleko, jest o czym napisać na blogu. Oczywiście nietoperze, to jest akurat nocek duży. Tutaj w pobliżu mamy taki w Głębowicach kościół, niezwykły kościół, na wieży którego jest chyba jedyna na świecie ścieżka przyrodnicza, gdzie cały kościół w czasie remontu, co było dobrze przemyślane, został przygotowany dla różnych gatunków ptaków. W tynku są schowane budki dla jeżyków, są pustułki. No, oczywiście jest 7 gatunków nietoperzy i zimujących, i przebywających latem, więc ta ochrona przyrody może być w różnych miejscach. Nie tylko w tych naszych społecznych rezerwatach przyrody, ale każde miejsce jest dobre, żeby tą przyrodę chronić. Czasem w tym wszystkim jest baśniak, tak dosyć dużo i długo przebywam właśnie w terenie, to czasem gdzieś tam odlatuję w jakieś takie przestrzenie trochę poetyckie i wtedy mogę pokazywać ten świat właśnie inaczej i pokazywać, jak to może wyglądać choćby nad Odrą, gdzie takie bajkowe koła tworzą się. Tu oczywiście chodzi o ruch wody w zatoczkach między główkami na Odrze, ale można tutaj się dostrzegać również i początku naszej planety. Co tam sobie kto wymyśli, to sobie znajdzie. Oczywiście przychodzi późny sierpień, przychodzi jesień, zlatują się gęsi, zlatują się żurawie i te jesienne historie znowu. Całkiem niedaleko wystarczy podejść do pobliskiego parku, gdzie tych tematów mam ciągle, ciągle dużo. Tam jest ponad 70 gatunków drzew i krzewów, więc szaleństwo trwa. Ale czasem z tego gniazda, tak jak mówiłem, nie zawsze trzeba być przy samym gnieździe, nie zawsze trzeba się kręcić blisko wokół gniazda. Zdarza mi się gdzieś tam wyruszać i czasem po drodze więcej dzieje się niż na miejscu. To są całe Tatry, które zmieściły się na jednej fotografii. W połowie lat 2000 ukłuliśmy nawet z parkiem, Tatrzańskim Parkiem Narodowym i Polską Akademią Nauk z Krakowa, gdzie przez chwilę pracowałem, takie hasło: chroń Tatry, one całe mieszczą się w twojej dłoni. I była właśnie taka widokóweczka. Zdarza mi się właśnie, tak jak mówiłem, pojechać trochę dalej. To są zdjęcia z wysp około antarktycznych. Akurat tutaj Słoń Morski, teraz nazywany Mirungą Południową. Nie wiem, czy ta nazwa jest adekwatna, no ale pewnie ktoś to chciał uporządkować. Z tyłu oczywiście trochę pingwinów. No i ukochane wieloryby, jak się tylko pojawiają, to z tego się bardzo cieszę. Ostatnio doszedłem po latach do ciekawych dla siebie wniosków, że obserwowany tu akurat są kumbaki, ale kilka dni wcześniej obserwowałem tam Finwala, który, jak się później okazało, płynął na miejsce, gdzie odżywia się stadnie. I szkoda, że o tym nie wiedziałem, bo pewnie byśmy tam tych kilkadziesiąt mil morskich nadrobili i zobaczyli to, co tam się dzieje na żywo. Oczywiście, no, zobaczenie różnych gatunków pingwinów i to próba wtedy pisania, kiedy jeździłem na te wyprawy, pisania przez telefon satelitarny nie była najłatwiejsza. Ale jakoś tam udawało się czasem coś wrzucić na bloga przez ten świat różnych łączy. No teraz na Selmie Expedition, z którą pływam, są już Starlinki, więc nie ma problemu z internetem. Świat się zmienił, natomiast no, nie zmieniła się chęć poznawania przyrody. No i potem trzeba wrócić do siebie po drodze, pamiętając, że nam tą rzekę Łachę wyprostowano w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.
bardzo, bardzo skutecznie, no to zawsze wraca mi obraz rzeki Rio Galagos, która wypływa z Andów Patagońskich i która mówi mi cały czas: zobacz, Krzychu, tak wygląda prawdziwa rzeka roztokowa, tak wyglądają meandry, tak wyglądają starorzecza. No nie uda nam się przywrócić takich rzek w Polsce, to już jest raczej niemożliwe, ale warto pamiętać, że te rzeki właśnie muszą mieć miejsce, muszą się mieć gdzie rozlać. Czasem prościej wybudować coś trochę dalej od rzeki niż przy samej rzece. Cieszyć się tym, że ta rzeka nas nie zalewa, bo podjęliśmy mądre decyzje. Ta obserwacja Rio Galagos zawsze mi o tym dość mocno i dość mądrze przypomina. Czasem edukacja, tak? Czasem pracuję z małymi dziećmi, z dorosłymi ludźmi. Opowiadam o tej przyrodzie i pokazuję w różnych formach to, co widzę. I taką dobrą powieścią jest bajka o modliszce, która kiedyś występowała gdzieś tam tylko w puszczy, gdzieś pod Sandomierzem i na Podkarpaciu. I nagle cała Polska została zasypana modliszkami, co oczywiście wynika i z ich mobilności, ale również wynika ze zmian klimatycznych, bo nagle się okazuje, że te kokony z jajami, te takie, nie chcę ich jakoś szczególnie nazywać, ale one przezimowują i te modliszki u nas się pojawiają dość mocno. Czasem, tak jak mówiłem, no tej ochrony przyrody w moim życiu jest bardzo dużo, czy budowanie schronień dla, tak jak tutaj, dla płomykówek. Właśnie to jest ta historia z kościoła w Głębowicach, czy płomykówki z obok, z kolejnego kościoła w Smugorzewie Wielkim. Czasem też tłumaczenie ludziom, kim jest jelonek, a kim jest jeleń, i że to między owadem a ssakiem różnica jest duża. I to mnie zaskakuje, bo niezależnie od tego, ile lat, co mija w życiu, to ciągle słyszę, że ktoś widział jelonka jadąc samochodem, i ten jelonek biegł sobie tam po polu, i to jest dla mnie zawsze ciekawe, i zawsze zadaję sobie pytanie, kim jest żona jelonka i czy na pewno jest to łania. Czasem zdjęcie to za mało, więc produkujemy troszkę z przyjaciółmi różnych filmów, od takich krótkich do filmów, które robimy również w parkach narodowych i w innych miejscach. Oczywiście zdarzają się również takie, zdarzyło nam się i też pracowaliśmy z radiem, z panią Justyną Calnicką w Nowym Jorku, takim radiem dla naszych ludzi mieszkających w Polsce, trochę telewizji. Na tej telewizji jest w moim życiu trochę dużo i w zasadzie nie wiadomo, co o tym myśleć. Ciągle ktoś się zgłasza i opowie, żeby coś tam opowiedzieć o przyrodzie. To oczywiście ma sens, ale zabiera sporo czasu. A czasem rzeczywiście trzeba pomóc. Jak widzicie, tych gatunków przez ręce przewijało się bardzo dużo, z różnymi akcjami, z akcją zbierania sznurków. Była taka, dalej trwa, ciągle sobie tą akcję przypominamy: zbieraj sznurki, chroń bociany. Tutaj pozdrawiam ekipę z Puchaczówki, dla której czasem przywożę jakieś chore zwierzaki, no i ekipę z Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie i takie małe miśki miałem. Chyba myślę, że zaszczyt móc pracować z niedźwiedziami i usypiać je, wybudzać i czyścić z różnych historii. Więc czasem to wygląda w ten sposób. Czasem oczywiście to jest praca z rolnikami, z energetykami, nie tylko z energii, z całej Polski. Praca też z innymi towarzystwami. W Dolinie Łachy pojawiło się Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które wpuściło nam w społecznym rezerwacie Ruskie Łąki susła moręgowanego, i współpracujemy dość solidnie od lat. Także bardzo, bardzo dużo dobrego się dzieje. Czasem nauka, tak. Czasem gościmy. Mamy takie Centrum Przyrodnicze imieniem Przemysława Czajkowskiego w Krzynicy Wołoskiej. Gościmy różnych znajomych, od ekipy, która bada pasożyty w krwi wróbli. Tych wróbli akurat jest u nas szczególnie dużo. Mamy dużo budek, wysypuje im jedzenie, tak jak niegdyś wysypywało się jedzenie kurom na podwórko. No ale czasem mamy gości, tutaj koledzy z Instytutu Zoologii z Wrocławia przywieźli nam kiedyś ekipę Szkotów, która zajmowała się muchówkami i innymi
owadami i siedzieli u nas przez parę dobrych dni. Łapali co się tylko dało, jak się tylko dało i poodkrywali całą masę fajnych nowych gatunków. Nie dlatego, że nikt ich wcześniej nie widział, tylko że raczej dlatego, że byli od tych grup specjalistami i potrafili je nazwać, a to nie są proste grupy. Więc czasem na tych naszych łąkach i nie naszych łąkach pojawiają się tacy różni dziwni. Ludzie od wampirów pijących wrógą krew. Tutaj pozdrawiam Hanie Sztwiertnie, bo zdaje się ona tutaj wypija tą krew po kolegów ze Szkocji z Adamem Malkiewiczem i Marcinem Kadejem jako opiekunami tej grupy Jarkiem Kanią. Także czasem wydaje jakieś książki, też o tym piszę, czasem na blogu, ale tutaj to są różne historie, również niekoniecznie takie bezpośrednio przyrodnicze. No i tyle. I dziękuję Państwu za ten wprowadzający wykład. I myślę, że jak ten ślimak powolutku, powolutku gdzieś tam będę szedł ciągle wokół bocianiego gniazda. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję.